Witam serdecznie po tygodniowym czasie przerwy. Tak jak już wcześniej Wam pisałam, niestety filmy nie mogły się ukazywać, pomimo tego, że miałam je przygotowane, ale niestety nie zdążyły się przesłać na YouTube. Natomiast w miejscu, gdzie odpoczywałam, brakowało internetu i telewizji. I bardzo dobrze, ponieważ odpoczęłam od smogu elektromagnetycznego. Ja na moje wakacje przygotowałam sobie maść z kocanki piaskowej. Jest to taka bylina, która występuje powszechnie w całej Europie. W Polsce rośnie ona na przykład w lasach, na jakichś polanach, na suchych łąkach. Jeśli są wydmy, to na wydmach, na piaskach. Jak widać na załączonym obrazku, ma takie żółto-pomarańczowe kwiatki. Mniej widać liście. Liście mogę Wam je opisać w taki sposób, że są one lancetowate i omszone. Film na moim kanale na temat kocanki piaskowej pojawił się rok temu. Zapraszam do opisu filmu, tam umieszczę link do tego materiału. A jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to zapraszam do subskrybowania kanału. U mnie na łące tej kocanki piaskowej co roku jest bardzo dużo. Kocanki już od średniowiecza były wykorzystywane w fitoterapii. Stosowano je przy chorobach wątroby. Ogólnie mówiąc, ziele kocanki działa antyseptycznie, przeciwzapalnie, rozkurczowo, żółciopędnie, żółciotwórczo, ochronnie na miąższ wątroby. I tego wszystkiego dowiecie się z materiału, który był rok temu. Natomiast dzisiaj chciałabym się skupić głównie na sporządzeniu maceratu, a później maści i jak te preparaty możemy wykorzystać. Na pewno zauważyliście, że ja tych kwiatów kocanki nazbierałam bardzo mało, ale to tylko dlatego, że kiedy przygotowuję maceraty bądź jakiekolwiek kremy, maści, to robię je w małych ilościach, ponieważ należy takie naturalne kremy, maceraty bądź maści użyć dosyć szybko, ponieważ są to produkty naturalne, bez żadnych konserwantów, więc mogą nam się szybko zepsuć, a tego byśmy nie chcieli. Szkoda po prostu naszej pracy. I jeszcze chciałabym Was zachęcić do takiej sezonowości. W sumie to chyba w każdym filmie o tym mówię. Nie tylko, żebyśmy sezonowo się odżywiali, ale też postarajmy się używać kosmetycznie kwiatów, roślin, które rosną w danym momencie. Więc jeśli mamy róże, to używajmy róż, akacji, krwawnika, wiesiołka, dziewanny, kwiatów czarnego bzu, lilaka. Naprawdę, jeśli widzicie jakieś piękne kwiaty, to chwytajcie za książki, otwierajcie internet, patrzcie, co to jest i jak to możecie wykorzystać. Przed chwilą zrobiłam macerat z kocanki piaskowej, czyli zerwałam, kwiat rozdrobniłam, spryskałam delikatnie spirytusem. Możecie odstawić kwiaty ze spirytusem spryskanym tak na około 30 minut. Zalejcie dobrą oliwą z oliwek bądź swoim ulubionym olejem, tylko takim, żeby nie był rafinowany. Odstawcie to wszystko na 2 tygodnie, minimum na 2 tygodnie. Po tym czasie należy kocankę odcisnąć, odcedzić. I już taki macerat możecie wykorzystywać do pielęgnacji skóry, do pielęgnacji włosów. Jeśli macie cerę suchą, skłonną do zaczerwień, skórę z różnymi postaciami trądziku, ze stanami zapalnymi, taki macerat świetnie nadaje się do cery naczynkowej, ponieważ związki, które zawierają kocanki, uszczelniają naczynia krwionośne, zwiększają elastyczność skóry, nawilżają, napinają skórę. A nawet jeśli macie takie początkowe zmarszczki, to macerat z kocanki może spowodować, że te niedoskonałości staną się po prostu niewidoczne. Teraz mały przerywnik. Jeśli podoba Ci się film, poproszę o łapkę w górę, daj serduszko w komentarzu, subskrybuj kanał, udostępnij go innym, może Twoim znajomym przyda się bardziej niż Tobie. A tym samym poprzez swoje reakcje pomożesz mi, żeby ten film poniósł się dalej i żebym ja mogła sobie zarobić na swojej pracy. Teraz bardziej technicznie Wam troszeczkę opowiem. Możecie stosować
taki macerat olejowy na skórę, na włosy, olejować sobie włosy, ale wygodniejsze będzie, jeśli ten Wasz preparat będzie miał konsystencję takiej maści, konsystencję stałą. Wtedy i dzieci mogą go używać na przykład na swoje siniaki, na rany. Ja maść, którą za chwilę przygotuję, wzięłam na wakacje. Spędzałam czas nad morzem ze swoimi córkami, był to taki babski wypad. Ta maść pomagała nam utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia naskórka. Ja natomiast wpadłam na pomysł, żeby naoliwić sobie włosy, żeby mi się nie wysuszały. I muszę Wam powiedzieć, że to był naprawdę świetny pomysł, ponieważ moje włosy po tygodniu są lśniące, miękkie i naprawdę zdrowe. Nie używałam żadnych filtrów przeciwsłonecznych, chociaż w torbie pojawił się filtr przeciwsłoneczny, chyba 30. Po 15-minutowym wykładzie mamusi wylądował w koszu. I wiecie, jaki jest najlepszy komplement od córek? Mamusia, to jest najlepszy krem, jaki kiedykolwiek zrobiłaś. Miło to słyszeć, chociaż ja uważam, że najlepsza maść, jaką zrobiłam, to była maść bodajże wrotyczowa z propolisem i jeszcze maść na bazie oleju konopnego. Wszystkie te preparaty znajdziecie, kiedy zajrzycie do playlisty kosmetyki. Chciałam tutaj zaznaczyć, że macerat z kocanki piaskowej, który teraz użyłam, to zrobiłam go dużo wcześniej. Do maceratu dodałam 10% wosku pszczelego. Czyli jak to robicie? Ważycie sobie, ile macie maceratu olejowego i dodajecie do tego 10% wosku pszczelego. Wszystko podgrzewacie w kąpieli wodnej do czasu, kiedy wosk pszczeli Wam się rozpuści, nalewacie do słoiczków, czekacie, aż troszeczkę ostygnie i ja dodaję jeszcze witaminę E. Często pytacie, ile tej witaminy dodać. Dużo rzeczy robię na oko, więc dolewam czasami 3 krople witaminy E, czasami 5 kropli, a czasami tyle, ile mi się wleje. Tutaj nie ma nic na sztywno, jesteśmy elastyczni. Należy to wszystko wymieszać, odstawić do stężenia i mamy naszą maść, taką najprostszą, jaką moglibyśmy sobie wymyślić. Teraz, kiedy maść jest w konsystencji stałej, nawet nasze dzieci same mogą jej używać na siniaki, zadrapania, krwiaki, różnego rodzaju stłuczenia. Może też służyć jako balsam po goleniu, balsam po opalaniu. Wcierajcie w miejsca wybitnie narażone na pękające naczynka, na żylaki. I nie zapominajcie o tym, że należy dbać o dłonie, o dekolt, o skórę wokół kolan, łokcie. I ogólnie używajcie naturalnych kosmetyków. Chodźcie boso, jedzcie zdrowo. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.